W dzisiejszym filmie Sonika ma dla was dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że dodali Fake Metal Tailsa, a więc jest tak jak mówiłem, teraz już mamy wszystkie trzy Fake Metal postacie, znaczy w sumie jeszcze Sonika nie mamy, bo pojawi się w sumie za ile? Za dwa dni się pojawi, a więc no chwilę jeszcze musimy sobie poczekać. I w ogóle coś zauważyłem tutaj, jakby te pety wcześniej nie były legendarne. Czy były legendarne? Już w sumie nie pamiętam. Jakby wydaje mi się, że inny kolorek miały. Że chyba epickie były. Jestem prawie pewny, że te pety wcześniej epickie były, a więc zmienili ich jakość. To może dlatego aż tyle te pety dawały. Wcześniej się dziwiłem właśnie, że czemu epiki tyle dają. Dobra, ale nie powiedziałem wam też o złej wiadomości, zapomniałem już o tym. Zła jest taka, że niestety nie odblokowałem skinu Rush Rider i niestety już nie odblokuję tego, bo dodali oczywiście w Daily Challenge'ach Fake Metal Tailsa, czyli jest tak jak mówiłem. Tak właśnie obstawiałem, że dodadzą Fake Metal Tailsa właśnie w tych dziennych challenge'ach albo no w evencie, ale dodali w dziennych challenge'ach, a więc to na pewno będziemy musieli zrobić, bo jakby na tym skinie Rush Rider nie zależało mi tak jakoś super bardzo. Bardziej żałuję, że nie zrobiłem tego z Tailsem Riderem, ale no jakby Rush w sumie jeden skin mam, a więc jeden mi wystarczy. Raczej i tak żeńskich skinów nie używam, ale tego Tailsa oczywiście musimy sobie zrobić koniecznie. Będę tego pilnować, ustawię sobie, nie wiem, w telefonie jakieś powiadomienia, żeby mi to przypominało, żeby robić te dzienne challenge'e, ale w sumie zanim jeszcze weźmiemy się za to wszystko, co mamy do sprawdzenia w dzisiejszym odcinku, to standardowo odpalamy jakąś dechę, w sumie to możemy odpalić. Tam jeszcze chyba nie lecieliśmy tam do Złotego Sonika i musimy sprawdzić, czy coś zmienili w Złotym Soniku, no bo oni lubią tak właśnie zmieniać w środku tygodnia coś, jak na przykład ostatnio usunęli te dwa Złote Soniki. Zobaczmy, czy tym razem coś się stało tam i zobaczmy, czy uda nam się wlecieć. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, idealnie. No i tutaj z tego, co widzę, chyba nic się nie zmieniło. Zejdźmy sobie z tej dechy. No, powiem wam, że nic nie widzę tutaj, żeby się coś zmieniło. No może wielkość się zmieniła, ale no jakby to w sumie ciężko powiedzieć, bo już nawet nie pamiętam, czy był większy ten Sonik, czy był mniejszy. A nie, no jakby kompletnie żadnej zmiany tutaj niestety nie widzę. Później jeszcze może na ten wyścig pójdziemy, tam gdzie jest ten Metal Sonik ukryty, ale tutaj w ścianach też niestety nic nie ma. Z tej strony nic nie ma, tutaj też nic nie ma, a więc no niestety w tym tygodniu nic nie zrobili ze złotą statuą. Dobra, ale teraz musimy w sumie jeszcze jedną rzecz sprawdzić, zanim weźmiemy się za ten Daily Challenge. Jak wyglądają teraz te pety? One są tutaj, no jestem prawie pewny, że to był epic wcześniej, oni musieli zmienić jakoś tego i tutaj w ogóle mamy też egzotika, ale niestety mamy tylko jednego, więc niewiele nam daje ten pet. To powiem wam, że w sumie tego będziemy musieli wylewelować trochę w takim razie, skoro on tyle daje i teraz też mamy dobrą okazję do tego, bo jest też event razy 3 exp, a więc będziemy dużo więcej expo farmić i w ogóle też się zastanawiam, czy jakby nie zrobić w końcu rebirthu, bo jak widzicie mam dosyć wysoki level, mam 10595 leveli, a więc sporo, nie wiem czy to w ogóle nie jest jeden z najwyższych leveli w Soniku, bo ja tego rebirfa nie robiłem naprawdę, naprawdę długo, nie wiem, z 2 miesiące nie robiłem rebirfa już, ale pomimo tego, że mam taki wysoki level, to i tak ten exp dosyć szybko wchodzi. Dobra, ale zobaczmy, co musimy teraz zrobić w tym dziennym challenge'u w końcu. No i w dziennym challenge'u musimy użyć bouncerów 75 razy, no to w sumie to jest dosyć proste, są chyba na pierwszym wardzie dwie dobre metody na to. Pierwsza, no to jest to, co wam kiedyś pokazywałem z dechą, czyli idziecie sobie tutaj, chociaż nie wiem, czy to bez deski zadziała, zobaczmy w sumie, i sobie tak AFK podskakujecie. No tutaj to działa, jak widzicie, możecie sobie w taki sposób podskakiwać, nic nie musicie klikać, nic nie musicie robić, możecie sobie tak zostawić i pójść robić cokolwiek innego. Chociaż to i tak nie zajmie wam długo, bo jak widzicie tylko 75 razy muszę podskoczyć i w ogóle dostaniemy chyba 10 slotów w ekwipunku za to. I tutaj jeszcze w ogóle za czwarty dzień dostaniemy dechę, a więc ciekawie w sumie. I tutaj jeszcze w ogóle jakiegoś Tailsa dostaniemy, a więc te dzienne challenge są chyba najlepszymi challenge'ami jak na razie. Dobra, i to jest pierwsza metoda. Druga metoda, no to możecie sobie pójść jeszcze w takie jedno miejsce, a mianowicie dokładnie tutaj. I tutaj też sobie używacie jumpada w taki sposób i też w taki sam sposób możecie awkować sobie, możecie robić cokolwiek innego, a to będzie wam się nabijać. Dobra, niech mi się to nabije, te 75 tych jakby skoków i zobaczymy, czy mi się zwiększy miejsce w ekwipunku, bo teraz mamy 85 miejsca. I w sumie, jak widzicie, już trochę mi brakuje, będę musiał pousuwać te wszystkie pety, tutaj muszę w ogóle te poewoluować. Dobra, niech to się robi. Dobra, i w sumie poszło to mega szybko i teraz widzę, że jest ten wyścig z Green Hill. Może od razu byśmy sprawdzili to z tym drugim Metal Sonikiem, o ile to jest ten nowy, ale to jest ten nowy właśnie. Dobra, to od razu możemy sobie to sprawdzić, zobaczymy, czy doda mi w ogóle te sloty, czy zadziała ten Daily Challenge, bo u nich to różnie to bywa, czasem są jakieś tam bugi, że to nie działa. Wcześniej miałem 85 miejsca, więc teraz powinienem mieć 95, ale wiadomo, na początku standardowo tutaj pójdźmy. I gdzie to było? To chyba gdzieś tutaj było. Trzeba było sobie tutaj zejść, no i dokładnie tutaj. I w sumie coś tutaj się świeciło takiego, czy mi się wydawało, nie, wydawało mi się, że coś tutaj się świeciło, no ale tu jest chyba tylko dalej ten jeden. No niestety dalej jest tylko jeden. Szkoda w sumie. Dobra, ale wracamy w takim razie w sumie na spawna i zobaczmy, czy ten challenge się zrobił. No i się zrobił, dostaliśmy 10
slotów i tutaj jeszcze dostaniemy za szósty dzień kolejne 10, a więc w sumie dużo, bo jakby tych slotów brakuje strasznie. No i dodało mi teraz mamy 95 i teraz w sumie zrobiłbym jedną rzecz. Zdjąłbym moje pety i poekspił te takie mega dobre, na przykład ten Tails jest dobrym petem, to jest w ogóle egzotik ewoluowany, jedyny egzotik, który chyba był w jakimkolwiek evencie, znaczy w sumie 5 tych takich pecików, bo czasem pojedyncze egzotyki się zdarzają, na przykład tutaj był taki pojedynczy, ale 5 sobie nie przypominam, żeby było. No i tutaj jest właśnie ten nowy, którego w tym tygodniu dostaliśmy i te dwa pety właśnie bym chciał poekspić. I czy jeszcze mamy takie jakieś dobre, których w ogóle nie ruszałem? Chyba już nie. No dobra, no to w sumie załóżmy sobie resztę tych takich najlepszych i jeszcze tego. I tutaj jeszcze jakiegoś Trailsa bym chciał poekspić takiego nowego. Tylko Trailsa to w sumie nie mam zbyt dobrego do ekspienia, ewentualnie tego sobie możemy założyć dalej ekspić. Dobra, ja robię coś, czego nie robiłem 2 miesiące, czyli robimy Rebirfa. Co prawda tylko jednego dostaniemy, a więc niedużo, no ale no robimy sobie tego Rebirfa i mamy 7 level, a więc dużo mniejsze. Zobaczymy w ogóle jak szybko teraz będziemy levelować. Powinniśmy naprawdę mega szybko levelować. Tym bardziej, że jest ten event razy 3. No i jak widzicie, leci to dosyć szybko, już mamy 200 level. Tylko teraz jest jeden minus. Chyba wszystko od nowa będę musiał odblokowywać, jakby wszystkie te wardy, tak mi się wydaje, będę musiał te wszystkie obie przychodzić i w ogóle też chcę sprawdzić jedną rzecz. Bo w sumie tak się zastanowiłem, że skoro są te fake metal postacie, to może w końcu coś zrobili z tym Metal Sonikiem, który był tam na 6 wardzie na górze. A więc to na pewno też dzisiaj będziemy musieli sobie sprawdzić, tylko teraz muszę bić sobie jakiś wyższy level. I poekspić oczywiście te peciki. Na razie jak ma drugi level ten pet, chciałbym mu tak z 20 wbić. Zobaczmy, czy na nowo to wszystko muszę odblokować, czy mogę sobie tutaj po prostu wejść. Ale z tego co widzę, to mogę sobie po prostu wejść. Oj właśnie, też przypomniała mi się jedna rzecz w Soniku. Jeden z deweloperów napisał na Twitterze, że za niedługo w Soniku będzie się dużo ciekawych rzeczy działo, a więc mam nadzieję, że w końcu coś się poprawi. Na przykład w Soniku mega słabe jest to, że nie opłaca się wyścigów robić. Powinni dodać jakieś takie, nie wiem, tryby, że rzeczywiście możecie z kimś się ścigać i to jest opłacalne, bo teraz no możecie się ścigać, ale to jakby nic wam nie daje. Dobra, ale teraz idę do tego w sumie Metal Sonika, zobaczymy, czy coś tam zmienili. W sumie mogli, bo jakby są 3 nowe metal postacie. Tylko ciekawe, czy ja w ogóle doskoczę w taki sposób. Za mały level mam. No będzie to trochę problematyczne, chociaż w sumie ja tutaj mam 30% speeda. Ustawmy sobie stówkę. Teraz mogę sobie stówkę ustawić, mam dosyć mały level. No i teraz już na luzie w sumie powinno się udać. Zobaczmy, czy się uda, cyk. No teraz na luzie. No i chyba niestety nic się tutaj nie zmieniło z tego, co widzę. Jest sobie dalej tutaj ten Metal Sonic i poza tym nic nie widzę. Możemy sobie wskoczyć na górę tego Sonika w sumie, bo wcześniej się nie dało, ale teraz wydaje mi się, że tutaj dzięki temu uda nam się wskoczyć na górę tego Sonika w taki sposób. Jeszcze raz i teraz cyk. Tutaj, no i teraz myślę, że udałoby się, tylko troszeczkę wyżej musimy wskoczyć. Musimy wskoczyć na to. Dobra, mniejsza w to nie mogę na to wskoczyć. Teraz chcę trochę poekspić te pety, zobaczymy ile na przykład ten pet będzie dawać, jak wbijemy mu 20 level, bo teraz ma 5 level i już daje naprawdę dużo. A więc w sumie chyba najlepiej by było pójść na 3 ward, bo wydaje mi się, że tam jest właśnie najwięcej tutaj jakby tych diamentów z expem. Tylko w sumie zanim to tak naprawdę jeszcze możemy pójść tutaj, zakręcić kółki. Może akurat wyleci nam potrójny exp, w sumie to chyba tutaj podwójny czy potrójny, już nawet nie pamiętam. No ale jakiś exp tutaj mielibyśmy jeszcze więcej. No i wyleciały nam tutaj jakieś ringi podniebne, no to nie za dobrze, dobra, jeszcze te skrzynki otworzę, może tu coś będzie. No i w sumie dosyć śmiesznie, bo wyleciały mi 2 potrójne ringi, a więc jeszcze niedawno by mi się to przydało. Dobra, to w takim razie idę na drugi ward expić, bo tu jest więcej ringów. I zobaczymy teraz ile leveli uda się nabić w 10 minut. Dobra, i minęło 10 minut, zobaczmy jaki level petowi się udało nabić. 9, no to taki w miarę, czyli trochę by mi zajęło zanim go wylevelował, ale tym zajmiemy się w kolejnym filmie, a w tym to będzie na tyle.